uczycie najmłodszych mieszkańców Międzyrzecza tego pływania. Mało tego, nawet oferujecie im udział w zawodach. Tak, dokładnie. Są to pierwsze zawody dla tych młodych adeptów pływania. Klasy 1-3, tradycyjnie zawody wiosenne, długo wyczekiwane. Jest to pierwszy sprawdzian dla tych dzieci, kiedy mogą się sprawdzić na zawodach. Jak oceniacie te zawody? Kto wziął w nich udział i kto zasługuje na podziękowania? Myślę, że wszyscy, którzy wzięli udział, zasługują na nagrodę. Oczywiście dużo emocji, bo jest to pierwszy start, więc wiadomo, wszyscy chcieliby być pierwsi. Oczywiście tak się nie da. Serdecznie dziękujemy klubowi sportowemu Narwal za przygotowanie zawodów. Również starostwu powiatowemu Białej Podlaskiej za sponsorowanie. Sporo kibiców w roli rodziców, dziadkowie przyszli również, kibicowali swoim zawodnikom. Dokładnie tak. Rodzice i dziadkowie, najwierniejsi kibice. Tak jak podkreśliłem, było bardzo dużo emocji, dużo dopingu, braw i myślę, że pozytywnie zakończone dla wszystkich. Takie zawody w przyszłości również planowane? Tak, te zawody się odbywają cyklicznie. Są to nie tylko zawody wiosenne, ale też mikołajkowe, w których te najmłodsze dzieci właśnie z klas 1-3 biorą udział.